niespodzianka, zarówno drużyna, jak i przepisy. Oczywiście, fajnie zobaczyć przede wszystkim to piękne miejsce, ale tych cudownych ludzi, z którymi pracowałem ostatnio, również się bawiłem i którzy mają wielkie serca. I tutaj wspierają całą akcję. Myślę, że się włączamy gorąco i zapraszamy Was wieczorem na koncert. Na takiej imprezie w Droblinie, ale drugi raz w Droblinie. Znamy Droblin, tym bardziej chcieliśmy wrócić, że można pomóc, ale też bardzo sobie cenimy to miejsce i bardzo je lubimy, więc super, że się udało połączyć przyjemne z pożytecznym. Przyjechać zimą i sobie zanurzę się w tym pięknym, wspaniałym stawie, gdzie jest tak dużo ryb. To jest świetna okazja, żeby rzeczywiście wykorzystać te okoliczności przyrody, które dzisiaj mamy. Uwielbiam Droblin i pamiętajmy zawsze, że cel. Tak, najważniejszy. I dlatego mam nadzieję, że to będzie druga edycja, potem będzie trzecia i 30 i super. Słuchajcie, współpraca tutaj kluczem. To już trzecia edycja, pomaganie przez gotowanie w dworskiej kuchni. W tym roku w troszkę innej, zmienionej wersji, bo wersja online, ale gotujemy, tak jak w poprzednich latach, po to, żeby pomóc komuś. Tym razem wybraliśmy na naszego beneficjenta Stowarzyszenie Wspólny Świat. Chcielibyśmy dać im trochę słońca w te święta. To już trzecia edycja, więc myślę, że zaczynamy tworzyć tutaj bialską markę. Uważam, że przyjęła się już ta formuła i będziemy kontynuować ją na pewno w następnych latach. Zobaczyliśmy, że online też to fajnie wygląda, bo dużo więcej osób jest w stanie zobaczyć, co się dzieje, więc myślę, że za rok będzie i publiczność na miejscu, i publiczność internetowa. Są osoby, które gotują z nami już któryś raz. Takim weteranem jest Mariusz Kamiński, który w pierwszej edycji gotował, w drugiej był jurorem. W tym roku znów stanął w szranki i gotował razem z nami. Jest Witold Cassetti, który przyjechał do nas już po raz drugi. Jest Charlotta Zielińska, która również z nami gotowała, ale są też nowe nazwiska. Asia Moro przyjechała pierwszy raz w tym roku. Ania Gzyra też jest z nami po raz pierwszy. I już po cichu mówią, że są z nami za rok, więc może się okazać, że trzeba będzie zrobić więcej drużyn albo je powiększyć. Pisaliście do mnie, że było nieźle i że się dużo działo. Ja się dzisiaj najadłam tyle glutenu, że przez cały rok teraz będę na detoksie, ale smacznie było, przepysznie i nie było łatwo podjąć tę decyzję. I zanim Wam powiemy, jaką podjęliśmy, jaką jurorzy decyzję, zapraszam Panią Martę Łukowską-Almaszę ze Wspólnego Świata. Chciałam bardzo podziękować za to, że adresatem dzisiejszej imprezy charytatywnej był Wspólny Świat. Wspólny Świat, który na co dzień pomaga osobom z autyzmem, dzieciom z autyzmem i całym rodzinom. Stowarzyszenie nasze działa od 15 lat i w ostatnich latach kilku tworzy infrastrukturę tak, żeby naszym osobom z autyzmem pomagać coraz sprawniej, skuteczniej i w doskonałych warunkach. W ubiegłym roku oddaliśmy duży budynek, w którym mieści się ośrodek i przedszkole, a aktualnie budujemy takie dwa budynki. W jednym z nich będzie się mieścił dom dla dorosłych osób z autyzmem, natomiast w drugim dom samopomocy oraz szkoła przysposabiająca do pracy. Inicjatywa dla nas bardzo ważna, nie tylko dla nas, dla całej społeczności lokalnej, bo jak Państwo wiecie, osób z autyzmem przybywa i wszystkim nam zależy na tym, żeby jakość ich życia była jak najwyższa. Żeby nie przedłużać, to
chciałam jeszcze raz podziękować, zwłaszcza pani Wioli Pietrzak, pani prezes Wioli Pietrzak, za to, że zorganizowała tą fantastyczną imprezę. Wspaniałą. Naprawdę przeprowadziłam z nim długą, dogłębną dyskusję na ten temat.